Jest godzina 10, w związku z tym zaczynamy pracować. Witam serdecznie na posiedzeniu, na sesji Rady Gminy w dniu 31 grudnia 2018 roku. Witam Szanowną Radę, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz i wszystkich pracowników Urzędu, a także Państwa sołtysów, gości i wszystkich obecnych na tej sali. Sesja jest prawomocna, obrady nasze są prawomocne, ponieważ na 15 radnych jest 13 obecnych. Dwie osoby, Pani Żukowska i Pan Dziemiela, są nieobecni. Przypomnę tylko, że jesteśmy nagrywani, w związku z tym każdy z Państwa ma świadomość, że w tym momencie jest osobą publiczną. Sekretarzem obrad jest Pani Beata Bogdanowicz. I teraz przechodzimy do porządku, do proponowanego porządku obrad. A więc stwierdzenie prawomocności obrad, drugi wybór sekretarza obrad i podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kętrzyn. Druga w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 rok. Trzecia w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w 2018 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Czwarta w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na realizację projektu pod nazwą Strategia ekomobilności na obszarze powiatu kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019-2035. Piąta w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności w pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok i szósta w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Następnie punkt 4 interpelacje i zapytania radnych, punkt 5 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Szósty punkt, przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 grudnia 2018 roku i siódmy punkt, sprawy różne. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do proponowanego porządku obrad? Proszę, Pani Skarbnik. Pani Sekretarz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, proszę w punkcie 3 podjęcie uchwał o wprowadzenie jako 7 podpunkt uchwały w sprawie zamiaru połączenia z tym urzędowym instytucji kultury. Czy są jeszcze jakieś uwagi? W takim razie przegłosujmy przyjęcie proponowanego porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Na pierwszej głosowaniu trzeba Pani Przewodnicząca ten projekt uchwały, o której mówiła Pani Sekretarz. Dziękuję za uwagę. W takim razie w pierwszej kolejności kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad uchwały zgłoszonej przez Panią Sekretarz? Dziękuję. 13 za, więc już wiadomo, że nie będziemy dalej głosowali. A teraz przegłosujmy porządek obrad z przyjęciem tej nowej uchwały. A więc tak, kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Jeszcze raz.
13 osób, 13 radnych za, uchwała, porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego już, ponieważ stwierdziliśmy, że sesja jest prawomocna, obrady nasze są prawomocne, sekretarzem obrad jest pani, powtarzam jeszcze raz, pani Beata Bogdanowicz, a pierwsza uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kęczyn. I tu poproszę panią skarbnik o wyjaśnienie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2018-2029 rok przewidywał pierwotnie kwotę długu 19 632 030 zł, po zmianach na koniec roku dług 18 881 542 zł. W wykazie przedsięwzięć, które państwo, które stanowi załącznik numer 2 do tejże uchwały, wprowadzono również tutaj już po posiedzeniu komisji, ponieważ wydarzyła się awaria kotła CO w szkole podstawowej w Kruszewcu. Poważna awaria, gdzie po prostu wymaga wymiana całości ogrzewania, czyli kotła tego CO. W tym przedsięwzięciach w załączniku numer 2 został również ujęty ten piec CO w szkole w Kruszewcu w kwocie 52 tysięcy złotych. I w wydatkach, nawiążę od razu do uchwały w sprawie zmian w budżecie, w wydatkach inwestycyjnych w załączniku o wydatkach inwestycyjnych również znalazła się pozycja w kwocie 1000 zł, ponieważ jest to zaliczka na wykonanie tejże pracy. Wracając do wieloletniej prognozy finansowej, kwota długu na koniec roku, jak już wspominałam, wynosi 18 881 542 zł i zmniejszyła się w stosunku do długu planowanego o kwotę 750 488 zł. Dochody i wydatki po zmianach, dochody wynoszą 42 148 778 zł, 38 groszy. Wydatki 48 961 845 zł i 38 groszy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? A kwota tego długu? Proszę. Kwota tego długu pani skarbnik zmniejszyła się z uwagi na niewykonanie wszystkich inwestycji, tak? Kwota długu zmniejszyła się nie dlatego, że nie wykonaliśmy wszystko. No, można tak pokrótce powiedzieć, już tak zupełnie pokrótce. Z niektórych inwestycji zrezygnowaliśmy, ale to już może szerzej opowiem przy zmianach w budżecie, pokrótce. Niektóre inwestycje w ogóle nie weszły do tego rocznego planu wykonania ze względu na przesunięcie ich na rok 2019. Są to inwestycje z udziałem środków zewnętrznych, między innymi. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś uwagi, pytania? Ponieważ nie ma pytań, czytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Kęczyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kęczyn na lata 2018-2029. Na podstawie stosownych artykułów Rada Gminy Kęczyn uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową gminy wraz z przewidywaną kwotą długu i spłatą na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? I to będzie głosowanie imienne. Także zaczynamy może według listy obecności. Pani Serafina Biała? Jestem za. Pani Beata Bogdanowicz? Jestem za. Pani Barbara Bukowska? Jestem za. Teresa Juchniewicz, jestem za. Pani Mirosława Gatuszyn? Za. Pani Leokadia Krajcińska? Jestem za. Pani Agnieszka Mańkowska? Jestem za. Pani Renata Olechnowicz? Jestem za. Pani Iwona Pierkiewicz? Jestem za. Pani Katarzyna Rodak? Pan Zbigniew Rutkowski? Jestem za. Pan Mirosław Tomasik? Za. Pan Tomasz Wyszymierski? Jestem za. 13 głosów za. Ustawa została przyjęta. Uchwała została przyjęta. Teraz kolejna uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 rok. I tu już też chyba poproszę panią skarbnik o wyjaśnienie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni zebrani. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przewiduje zwiększenie planu dochodów o kwotę 195 205 zł i 66 groszy. Natomiast po stronie zmniejszenia o kwotę 3 986 391 zł. Wynika to z tego, iż dochody planowane z tytułu takich inwestycji jak budowa placu zabaw w miejscowości Karolewo, termomodernizacja szkoły podstawowej na Kowiatach i Biedaszkach oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Karolewie w tym roku nie zostały realizowane i te dochody wynikające ze środków zewnętrznych tutaj do budżetu nie wpłynęły. Zwiększenia dochodów po prostu już mamy wiedzę, w których paragrafach, jakie będzie wykonanie, więc zostały wykonane w niektórych przypadkach. Macie Państwo w załączniku numer 1 dokładnie opisany, który paragraf zostały po prostu już wykonane ponad plan. I tak plan dochodów po zmianach wynosi 42 148 778 zł i 38 groszy. Po stronie wydatków również nastąpiły zmiany i te zmiany głównie dotyczyły zmian inwestycyjnych. W uzasadnieniu macie Państwo bardzo dokładnie opisane, w którym dziale jakie inwestycje zostały zmienione. Zmiany wynikają z tego też tytułu, tak samo jak dochody, po prostu z wykonania. I macie Państwo tutaj w poszczególnych rozdziałach dokładnie wyszczególnione zadanie inwestycyjne i dokładnie wynika kwota wydatku po zmianie. Również w wydatkach bieżących nastąpiły zmniejszenia lub zwiększenia tych wydatków wynikające z przewidywanego ich wykonania, ponieważ jeszcze do dnia dzisiejszego wykonujemy płatności dotyczące roku 2018 roku, także cały czas jest to przewidywane. W dziale 801 nastąpiły przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami. Dotyczy to specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych oraz nastąpiło zmniejszenie planu wydatków w niektórych paragrafach. Ponadto do budżetu została wprowadzona nowa pozycja, jest to kwota 1933 zł, jest to kwota przeznaczona na pomoc dla powiatu. I tak jak już wspominałam, przy omawianiu wieloletniej prognozy finansowej deficyt budżetu uległ zmianie i w tej chwili wynosi 6 813 067 zł. Jest to zmniejszenie o kwotę 750 488 zł. Ten deficyt jest pokryty
kredytem w kwocie 6 813 067 zł. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku wynoszą 10 074 765 zł 34 grosze i jest to w stosunku do wydatków ogółem 20,58% ogólnych wydatków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania w związku z wyjaśnieniami Pani Skarbnik? Nie widzę, ponieważ nie ma pytań. Czytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Kęczyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kęczyn na 2018 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2018 poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 195 205,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 986 391 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 663 116 zł 28 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 204 789 zł 62 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt 2. Budżet gminy po zmianach wynosi plan dochodów ogółem 42 148 778 zł 38 groszy. Dochody bieżące w wysokości 38 510 324 zł 38 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 3 638 454 zł. Plan wydatków ogółem 48 961 845 zł 38 groszy. Wydatki bieżące w wysokości 38 505 985 zł 4 grosze. Wydatki majątkowe w wysokości 10 455 860 zł 34 grosze. Paragraf 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10 074 764 zł 34 grosze zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegają zwrotowi wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 813 067 zł zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6 813 067 zł. Paragraf 7. Rozchody budżetu w wysokości 1 009 218 zł. 1 918 zł. Przychody budżetu w wysokości 7 822 285 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
Paragraf 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 009 218 zł, pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku w kwocie 6 813 067 zł. Paragraf 9. Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 8 uchwały. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania, również imiennego. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? I to Pani Serafina Biała. Pani Beata Bogdanowicz. Jestem za. Pani Barbara Bukowska. Jestem za. Teresa Juchniewicz, jestem za. Pani Mirosława Katuszyn. Jestem za. Pani Leokadia Kajcińska. Jestem za. Pani Agnieszka Mańkowska. Jestem za. Pani Renata Olewnowicz. Jestem za. Pani Iwona Pietkiewicz. Jestem za. Pani Katarzyna Rodak. Pan Zbigniew Krutkowski. Jestem za. Pan Mirosław Tomasik. Jestem za. Pan Tomasz Wyszomielski. Jestem za. A więc uchwała została przyjęta. 13 głosów za. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała Rady Gminy Kęczyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Na podstawie stosownych poproszę jeszcze może Panią Skarbnik o parę słów. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Rok budżetowy kończy się wraz z upływem roku kalendarzowego, jednakże ustawa o finansach publicznych dopuszcza wyjątkowe sytuacje, gdy jest już podpisana, udzielone zamówienie publiczne i z różnych przyczyn ten wydatek do końca roku nie mógł być dokonany. Wówczas Rada Gminy ma możliwość uchwalenia wykazu wydatków niewygasających wraz z upływem roku budżetowego. I w tym roku mamy taką inwestycję pod nazwą sieć wodociągowa Karmowa Kwiecina. Kwota wydatków niewygasających dotycząca tej inwestycji wynosi 96 230 zł. Te środki zostaną przekazane w dniu dzisiejszym jeszcze na konto na wyodrębniony rachunek bankowy i będą musiały być wydatkowane do 30 czerwca 2019 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie dotyczące tej uchwały i wyjaśni Pani Skarbnik? Ponieważ nie ma chętnych, w takim razie czytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Kęczyn dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Kęczyn na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 3.
Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przechodzimy do imiennego głosowania. Pani Serafina Biała? Za. Pani Beata Bogdanowicz? Za. Pani Barbara Bukowska? Za. Teresa Juchniewicz, jestem za. Pani Mirosława Katiuszyn? Jestem za. Pani Leokadia Kajcińska? Jestem za. Pani Agnieszka Mańkowska? Jestem za. Pani Renata Olechnowicz? Jestem za. Pani Iwona Pietkiewicz? Jestem za. Pani Katarzyna Rodak? Pan Zbigniew Krutkowski? Jestem za. Pan Mirosław Tomasik? Jestem za. Pan Tomasz Wyszomirski? Jestem za. A więc 13 głosów za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kętrzyńskiemu na realizację projektu pod nazwą Strategia Ekomobilności na obszarze powiatu kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019-2035. I tutaj poproszę o chwilkę, o parę słów wyjaśnień pana wójta. Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni goście, sołtysi. Szanowni, chciałbym serdecznie przywitać starostę powiatu kętrzyńskiego, pana Andrzeja Lewandowskiego. Witamy serdecznie oraz radną powiatu kętrzyńskiego, panu Olewona. Witamy was serdecznie. I oczywiście dziękujemy za obecność. Szanowni państwo, uchwała w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatu kętrzyńskiego na opracowanie strategii przy elektromobilności. Jest to program uruchamiany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez NFOŚ. Będą uruchamiane duże środki, natomiast niezbędne jest, aby występować o te środki zewnętrzne, jest opracowanie strategii. W tym przypadku jest ta strategia opracowana przez powiat, przy partycypacji poszczególnych gmin, tak żeby ta strategia była wspólna na terenie całego powiatu. Kętrzyńskiego koszt to jest 1932 zł, jak dobrze pamiętam. Gdzie jeszcze raz podkreślę, ta strategia jest niezbędnym dokumentem, aby później występować o środki zewnętrzne do NFOŚ. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. I widzę, że już są pytania. Pan Tomasik, proszę. Ja chciałbym, panie wójcie, czy też panie starosto, żeby mi wyjaśniono, na czym to będzie polegać. Czy będą to stacje tankowania paliwa wodorowego, czy też będzie to jakieś inne urządzenia. No, nie bardzo kojarzę, co to. Nie wiem jak państwo, ja natomiast smart city. Nie bardzo kojarzę, o co tu chodzi. Ta strategia, co miałaby, na czym miałoby to polegać, proszę mi wyjaśnić bardziej szczegółowo. To jest oko? Nie, bo to byłem. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o elektromobilność, tak, pani wypowiedzi jest słusznie, może wodór, być może też, natomiast ja myślę, że tutaj energia elektryczna jest to kierunek, który jest podzielany przez rząd i dyskutowany szeroko na dużo szerszych międzynarodowych gremiach. Jest to właśnie między innymi stacje ładowania wodoru. Czy to pojazdów elektrycznych, czy rowerów elektrycznych, czy też innych urządzeń, gdzie ta technika i technologia po prostu idzie do przodu. Natomiast oczywiście to jest przyszłość. Ja rozumiem, że to będzie opracowane dla powiatu, również czy tym będzie gmina Kętrzyn. To będzie na całym liderem jest starostwo powiatowe. Z tego co wiem, każda z gmin do tego programu opracowania strategii przystąpiła, natomiast strategię opracowuje powiat. Ta strategia będzie spójna dla całego powiatu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Myślę, że większość z nas już na treść otrzymało wyjaśnienia, ponieważ mieliśmy spotkanie Rady przed sesją. Pana Mirosława akurat nie było, ale dlatego też uspokajam
obecnych na tej sali poza Radą Gminy, że wszystkie sprawy zostały już przedyskutowane i mamy jako taki obraz, a myślę, że bardzo dokładny, a teraz tylko jeszcze raz omawiamy, żeby wszyscy mieli szansę zapoznać się z treścią, z wyjaśnieniami dotyczącymi uchwały. A więc jeśli nie ma więcej pytań, przechodzę do... Czytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Kęczyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kęczyńskiemu na realizację projektu pod nazwą Strategia Ekomobilności na obszarze powiatu kęczyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019-2035. Na podstawie właściwych przepisów uchwala Rada Gminy Kęczyn uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie do wspólnej realizacji udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi kęczyńskiemu w wysokości 1932 zł z przeznaczeniem na zadanie Strategia ekomobilności na obszarze powiatu kęczyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019-2035. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kęczyn w 2018 roku. Punkt pierwszy. Szczegółowe warunki współpracy oraz udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenie określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem kęczyńskim a gminą Kęczyn. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kęczyn i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Pani Serafina Biała. Za. Pani Beata Bogdanowicz. Jestem za. Pani Barbara Bukowska. Jestem za. Teresa Jakniewicz. Jestem za. Pani Mirosława Katusza. Jestem za. Pani Leokadia Kajcińska. Pani Agnieszka Mańkowska. Jestem za. Pani Renata Olechnowicz. Jestem za. Pani Iwona Pietkiewicz. Jestem za. Pani Katarzyna Rodak. Pan Zbigniew Rutkowski. Jestem za. Pan Mirosław Tomasik. Jestem za. Pan Tomasz Wyszomirski. Jestem za. A więc 13 głosów za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Kęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawy, ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. I tutaj też poproszę o przybliżenie panią sekretarz. Szanowni Państwo, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na gminy obowiązek corocznego przygotowywania programu współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu był konsultowany i po konsultacjach został przedstawiony jako załącznik do niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Poproszę. Jaka jest część środków przeznaczonych na realizację zadań objętych tym programem? W programie tej kwoty nie ma, natomiast ja wiem, to jest, w programie nigdy kwot nie było. Były one. Jest dziesiątą, że określa uchwała budżetowa. Tak orientacyjnie, czy wszystkie wnioski zostały ujęte w tym programie, które zostały złożone przez organizacje pozarządowe w sensie narodowym? Dalej są analizowane te wnioski, tak? W najbliższym czasie na pewno ostateczny kształt. Czy są kolejne pytania?
więc przechodzę do czytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Chęczyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Chęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Chęczyn uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Chęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Chęczyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Chęczyn. Przechodzimy do głosowania. Pani Serafina Biała? Jestem za. Pani Beata Bogdanowicz? Jestem za. Pani Barbara Bukowska? Jestem za. Teresa Juchniewicz, jestem za. Pani Mirosława Katiuszyn? Jestem za. Pani Leokadia Kajcińska? Pani Agnieszka Mękowska? Pani Renata Olechnowicz? Pani Iwona Pietkiewicz? Pani Katarzyna Rodak? Pan Zbigniew Kutkowski? Pan Mirosław Tomasik? Jestem za. I pan Tomasz Wyszomirski? Jestem za. 13 głosów za, a więc uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. W sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. I tutaj bardzo proszę pana Krzysztofa Plewnie o kierownika o udzielenie jakichś drobnych wyjaśnień. Witam Państwa. Serdecznie Państwa witam. Nazywam się Krzysztof Krzewny, jestem koordynatorem do spraw rozwiązania problemów alkoholowych w gminie i do moich obowiązków należy m.in. realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również z ustawą przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Gminy jest zobowiązana corocznie do przyjęcia programu na dany rok kalendarzowy, w którym określa, jakie działania będzie podejmować w zakresie przeciwdziałania tego typu właśnie problemom społecznym. Jeżeli Państwo macie pytania co do programu, bardzo proszę, w tej chwili będę na nie odpowiadał. Bardzo dziękuję. Otrzymaliśmy już właśnie bardzo dokładne informacje na posiedzeniu Rady Gminy, więc myślę, że jeśli nie ma zainteresowanych osób, które jeszcze czegoś nie wiedzą, to przechodzę do czytania uchwały. Uchwała Rady Gminy Chęczyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwałę wykona wójt gminy Chęczyn. Paragraf 3. Traci moc uchwała numer, i tu mamy taki Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2017 roku o przyjęciu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Uchwała, paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Pani Serafina Biała? Za.
Pani Beata Bogdanowicz. Jestem za. Pani Barbara Bukowska. Jestem za. Teresa Juchniewicz, jestem za. Pani Mirosława Katiuszyn. Jestem za. Pani Leokadia Kajcińska. Jestem za. Pani Agnieszka Mękowska. Jestem za. Pani Renata Olendowicz. Pani Iwona Pietkiewicz. Jestem za. Pani Katarzyna Rodak. Pan Zbigniew Kutkowski. Jestem za. Pan Mirosław Tomasik. Jestem za. Pan Tomasz Wyszomiewski. Jestem za. 13 za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy teraz do kolejnej uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. I tutaj poproszę również panią sekretarz o wyjaśnienia. Szanowni Państwo, zarówno ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jak i ustawa o bibliotekach dopuszczają możliwość połączenia obu instytucji kultury. I w naszym przypadku również projekt zakłada połączenie Gminnego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Gminy Kętrzyn. W wyniku połączenia zakłada się, że zostanie sformalizowany obecny stan rzeczy, ponieważ zarówno kadra zarządzająca, obsługa księgowa mieszczą się w siedzibie urzędu, więc będzie to tylko formalność, aby ta instytucja funkcjonowała jako jedna instytucja kultury. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, przechodzę do przeczytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Kętrzyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. Na podstawie stosownych artykułów Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Z dniem 1 lipca 2019 roku zamierza się połączyć samorządowe instytucje kultury Gminy Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Kętrzyn, dla których organizatorem jest Gmina Kętrzyn, w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kętrzynie. Punkt drugi. Uzasadnienie zamiaru połączenia instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Połączenie, o którym mowa w ustawie pierwszej, w ustępie pierwszym nie spowoduje uszczerbku w wykonaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn. Punkt czwarty. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn, Krajowej Radzie Bibliotecznej oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Kętrzyn do wystąpienia po uzyskaniu opinii, o których mowa w paragrafie pierwszym. Ustęp czwarty. O wydanie zgody przez właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na połączenie instytucji kultury, o których mowa w paragrafie pierwszym. Ustęp pierwszy. Paragraf trzeci. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kętrzyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kętrzyn. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Kętrzyn. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Pani Serafina Biała. Pani Beata Bogdanowicz. Jestem za. Pani Barbara Bukowska. Jestem za. Teresa Juchniewicz. Jestem za. Pani Mirosława Katiuszyn. Jestem za. Pani Leokadia Kajcińska. Jestem za. Pani Agnieszka Mańkowska. Jestem za. Pani Renata Olachowicz. Jestem za. Pani Iwona Pietkiewicz. Jestem za. Pani Katarzyna Rodak. Jestem za. Pan Zbigniew Kutkowski. Jestem za. Pan Mirosław Tomasik. Jestem za. Pan Tomasz Wyszomirski. Jestem za. 13 głosów za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, a więc interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś ma jakieś zapytania? Pan Tomasz, bardzo proszę.
proszę. Tak, szanowni państwo, na tym spotkaniu, które się odbyło radnych, ale zresztą wynika to z przetargu, będziemy stawali przed koniecznością podniesienia opłat za odbiór odpadów. Zgodnie z tym, co sugerował pan wójt, żeby porozmawiać z mieszkańcami, dzisiaj rozmawiałem z mieszkańcami. Rzeczą bardzo ważną jest to, że w systemie odbioru odpadów cała kwota, która przypada na odbiór tych odpadów, jest dzielona na poszczególnych mieszkańców, którzy uczestniczą w tym systemie. W czasie rozmów z mieszkańcami wynika, że bardzo dużo ludzi, panie wójcie, nie uczestniczy w tym systemie. W związku z tym prosiłbym, żeby po pierwsze, chodzi mi tutaj o moje podwórko, a więc o Kaskajmy, żeby sprawdzić, czy są zawarte umowy, zawarte na odbiór odpadów w bloku numer 9, w bloku numer 15, mieszkania 1, 3, 4 i w bloku numer 3. No, mieszkańcy mają podejrzenia co do tego, że tam mieszkają ludzie, natomiast umowy nie są zawarte. Następna rzecz, którą chciałbym w formie zapytania zwrócić się do pana wójta o wyjaśnienie, jest to podatek od nieruchomości. Rolnik jest zwolniony z płacenia podatku za mieszkania czy za budynek, w którym zamieszkuje. Ale co się dzieje, jeśli jest rolnik, który posiada 4 czy 5 mieszkań i w tych mieszkaniach przebywają, nie wiem na jakiej zasadzie, ale ludzie. Chciałbym, żeby mi wyjaśniono, czy ten rolnik jest zobowiązany do płacenia tego podatku i czy ten rolnik ten podatek płaci. Taką podjęliśmy uchwałę, że rolnicy są zwolnieni z podatku, natomiast tak jak powiadam, są rolnicy, którzy posiadają na moim terenie 3-4, a w zasadzie nawet 5 mieszkań i nie wiadomo, czy ten podatek płacą. Następną rzeczą, która padła w takich spotkaniach z mieszkańcami, to jest sprawa, szanowni państwo, bo jeśli mniej ludzi uczestniczy w tym systemie, odbiór odpadów u nas kosztuje około 90 tysięcy złotych, natomiast w systemie uczestniczy około 6300 osób. I musimy wiedzieć, że te 90 tysięcy dzieli się na te 6300 osób. Jeśli nie uczestniczą ludzie, którzy przebywają albo którzy zamieszkują, a nie uczestniczą, to my, zwyczajnie, ci mieszkańcy, którzy uczestniczą w tym systemie, pokrywają, płacą za tych, którzy nie uczestniczą. Dlatego to jest tak ważne. Mieszkańcy proponują, panie wójcie, aby na zasadzie tej, bo jeśli ktoś zamieszkuje w mieszkaniu, to na pewno zużywa wodę, bo to jest pierwsza zasada, żeby przeprowadzić kontrolę na tej zasadzie, że spółka udostępni, bo może spółka udostępnić wykaz lokali, w których jest pobierana woda i sprawdzić, czy w tych lokalach są zawarte umowy na odbiór odpadów. Musicie państwo wiedzieć, że jeśli co najmniej 10% będzie nie uczestniczyło, to o 10% ta cena będzie niższa dla nas. Także to jest ważne, istotne i musimy do tego podejść bardzo skrupulatnie. I proszę tego nie traktować na zasadzie uprzejmie wonosze, tylko to jest na zasadzie dbania o swój i ludzi interes. Dziękuję panu ministrze. Natomiast oczywiście będziemy starać
staramy się, aby jak największy procent mieszkańców uczestniczył, bo powinien uczestniczyć w odbiorze odpadów. Jeżeli zamieszkuje, to znaczy, że te odpady są produkowane i jest to tożsame z tym, że powinien mieszkańc ponosić opłatę za odbiór i zadeklarowanie odpadów komunalnych. Natomiast myślę, że to przyszłość, ale kluczem w tym wszystkim jest zmiana opłaty naliczanej od metra sześciennego zużytej wody. Nie będzie żadnej wątpliwości, czy ktoś tam przebywa, czy nie przebywa. Jeżeli zużywa wodę, to znaczy, że nieruchomość jest zamieszkiwana i ktoś tam przebywa, a tym samym i produkuje zużytej opłaty. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta myśl, którą tu Pan podsunął odnośnie uzależnienia odpłaty czy też zawierania umów na odbiór odpadów za odbiór wody czy połączenia tego jest dobrym kierunkiem. Powinniśmy się nad tym zastanowić, czy w tym kierunku nie pójść. Bo jeśli następuje zużycie wody, to również, tak jak Pan powiedział, ktoś tam zamieszkuje i te odpady produkuje. Naprawdę, Szanowni Państwo, rozmawiając z mieszkańcami, przekonałem się o tym, że wielu ludzi uczestniczy w systemie, ale nie ma podpisanych umów. Nosi do tych pojemników odpady, ale nie ma podpisanych umów. Tu będę prosił jeszcze Pana Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa, jeśli nie kilku spraw ze zużyciem wody. Natomiast warto się zastanowić nad tym i warto usiąść i ten temat przerozmawiać, czy właśnie nie zrobić tak, że uzależnić zawieranie umów od zużycia wody. Ja bardzo to popieram. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby w tej sprawie czy w innej sprawie zabrać głos? Jest to teraz okazja. Bardzo proszę. Pan Radny, taką informację przekazał. Chciałabym przekazać taką informację odnośnie tych mieszkań rolników. Jeżeli nie znam tej uchwały, nie znam tej ustawy, ale czy ona mówi tylko i wyłącznie o tym, że rolnik musi mieć jeden dom, jedno mieszkanie? Bo jeżeli jest sytuacja, że tylko jedno, no to się zgadzam, że wtedy można to obciążyć tę osobę. Ale jeżeli nie ma czegoś takiego, że tylko jedno, może mieć dwa i trzy. Jeżeli nie uchwała tego nie wyjaśnia do końca, no to ktoś tam zamieszkuje. Znaczy, ja myślę, że tutaj Pan Mirosław, przepraszam, Pan Mirosław miał zupełnie nic innego na myśli. Pan Mirosław, moje oceny miał na myśli gospodarstwo rolne. A gospodarstwo rolne jest to gospodarstwo rolne, każdy wie, jak to funkcjonuje, gdzie się znajduje. Natomiast inne nieruchomości typu mieszkania to są już inne, że tak powiem, mniejszości. Zmniejsza niższość, tak? Inne nieruchomości, inne mieszkania. Gospodarstwo rolne. Ale to na pewno, no rolnik, jeżeli ma mieszkanie, to on wtedy i tak płaci. Nie płaci. Jest zwolniony z gospodarstwa, a teraz mieszkanie, to tego nie wiem. No ale chyba na terenie na przykład gminy, na przykład 3 domy. To i tak płaci. Czy gospodarstwo rolne, wiadomo, siedziby gospodarstwa może być kilka. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania, to rzeczywiście jest to zwracanie. Ja tylko zrozumiałem. Tak, to koleżanka nie rozumie intencji wypowiedzi koleżanki. Natomiast ja raz jasno pytałem. Jeśli chodzi o rolnika, dom rolnika, czy też mieszkanie rolnika jest zwolnione z podatku. Taką uchwałę koleżanko podjęliśmy razem w roku chyba 2002, czy a może 2004. Natomiast jeśli ma tych mieszkań 3 czy 4, czy domy 3 czy 4, no to wtedy jest problem i trzeba to wyjaśnić zgodnie z obowiązującą uchwałą. Ja tej uchwały nie pamiętam i jej znaleźć nie mogę. W związku z tym moje pytanie do Pana Wójta i proszę. Dziękuję bardzo. Oczywiście zostanie sprawdzone taki jeszcze ktoś z Państwa chciałby porozmawiać na ten temat, zadać pytania, złożyć interpelację. W takim razie zamykam punkt czwarty. I teraz punkt piąty, punkt szósty, przepraszam. Przyjęcie protokołu Rady Gminy Kęczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku. Protokół jest bardzo obszerny,
I mam pytanie, czy Państwo zapoznali się z protokołem, bo jeżeli nie, to myślę, że będziemy ogłosimy kilkuminutową przerwę. Także sobie Państwo. A więc ogłaszam, no nie wiem, 5-10 w zależności od możliwości, kiedy Państwo przeczytają ten. Wracamy po przerwie, już możemy. Przechodzimy do punktu 6, czyli przyjęcia protokołu sesji Rady Gminy Kęczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku. Czy wszyscy radni zapoznali się z treścią protokołu? Tak. A więc przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy Kęczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku? Pani Serafina Biała? Za. Pani Beata Bogdanowicz? Jestem za. Pani Barbara Bukowska? Jestem za. Teresa Jakniewicz, jestem za. Pani Mirosława Katiusia? Jestem za. Pani Leokadia Kajcińska? Jestem za. Pani Agnieszka Mańkowska? Jestem za. Pani Renata Lotnowicz? Pani Iwona Pytkiewicz? Jestem za. Pani Katarzyna Rodak? Za. Pan Zbigniew Krutkowski? Za. Pan Mirosław Tomasik? Jestem za. Pan Tomasz Wyszomirski? Jestem za. 13 za, a więc to do góry. Protokół został przyjęty. I teraz proszę. Miałabym taką ogromną prośbę, żeby protokół był przed sesją, tak jak te dokumenty wpływają na sesję Rady Gminy, to żeby też był dołączony wstępny taki protokół. Żeby radni mieli okazję się wcześniej z nim zapoznać na spokojnie. Można to formę elektroniczną, nie papierowy. W formie elektronicznej. Tak, w samej formie elektronicznej. Jeśli ja bym tam przeszedł. Takie dokumenty tydzień przed sesją przychodzą, tak żeby ten protokół. Będzie problem? No to nie ma, to tylko, aby nie w formie papierowej robić. Skoro padła taka propozycja, to może przegłosujmy. Dokładnie powtórzę. Chodzi o to, żeby protokoły z sesji były zamieszczane, przesyłane w formie elektronicznej razem z dokumentami na sesję. Ale głosujemy normalnie przez podniesienie ręki. To nie jest tak. Kto z Państwem jest za? Dziesięć za. Kto jest przeciw? Dwa głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden. Czyli 10 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. Przyjęliśmy. Wniosek został przyjęty. Kto pracuje przy komputerze, to jest jedno, nie się załącz. No i dobrze, przechodzimy dalej, żeby nie ograniczać w takim razie. Na początek chciałam może ja przypomnieć, ponieważ padały głosy z sali, że panie i panowie są tysi. Nie wszyscy wiedzą o tym, że spotykamy się zawsze przed sesją. Rada Gminy spotyka się, wszystkie komisje spotykają się w poniedziałki o godzinie 14 w tygodniu, w którym będzie sesja. Spotykamy się i rozmawiamy na temat uchwał proponowanych, dyskutujemy. Także jeśli Państwo życzą sobie być na tych naszych spotkaniach, posiedzeniach, zapraszamy. Jeszcze raz. O godzinie 14 poniedziałek. Ale nie, no już jest, wydaje mi się, że to jest zamieszczone, nie wiem, wydaje mi się, że to jest informacja już publicznie podana, więc no każdy ma prawo, to jest jeszcze tylko takie szczególne zaproszenie, bo zawsze mogli Państwo uczestniczyć w takich posiedzeniach, również posiedzeniach komisji. No tak, ale niektórzy nie wiedzieli, ponieważ podpadały takie głosy, więc jeśli nawet jeden taki czuje się w obowiązku przychodzić.
Dziękuję. Nie, dziękuję. Mamy również, wpłynęło do Rady pismo zaadresowane do Rady Gminy Kętrzyn. Pismo skierowane przez pana wójta. I przeczytam. Zwracam się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w poniższej sprawie. Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości gminy Kętrzyn określone uchwałą Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 września 2010 roku, zmienione uchwałą Rady Gminy Kętrzyn z dnia 27 stycznia 2016 roku przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy przewidują obniżenie ceny lokalu o 99% przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym oraz przy sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego jeden samodzielny lokal mieszkalny. Gmina Kętrzyn w zasobie mieszkaniowym posiada 70 lokali mieszkalnych, z tego 7 lokali w budynkach z wielkiej płyty, wybudowanych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Pozostałe lokale powstały w okresie powojennym. Pragnę poddać pod rozważanie przez Radę Gminy Kętrzyn zmian zasad zbywania lokali komunalnych, wysokości bonifikaty od ceny sprzedawanych na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz ustaleniem kryterium ich udzielania. Podpisany wójt, magister inżynier Paweł Bobrowski. Myślę, że takie pismo skierujemy do wszystkich komisji i porozmawiamy o tym w komisjach. A później na wspólnym posiedzeniu będziemy mogli sobie podyskutować na ten temat. Jeśli chodzi o mnie w sprawach różnych, chciałabym jeszcze powiedzieć, że dzisiaj Państwo komisje mają szansę, tylko jest sugestia, jest taka okazja, jesteśmy wszyscy, żebyście Państwo mogli wybrać sobie przewodniczących spośród swojego składu. Także po zamknięciu sesji będzie taki moment, jeśli Państwo będą chcieli, będą mogli skorzystać, żeby wszystkie sprawy formalne uporządkować. Jeśli o mnie chodzi w sprawach różnych, to już wszystko. Jeśli można? Proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć o ogłoszeniach odbioru wielogabarytowych. Dostałem ogłoszenie, zakładamy dzisiaj południe, a jutro już jest odbiór. Ja wieczorem rozwieszam. Kto z mieszkańców zdąży przeczytać, że takowe rzeczy się dzieją? To absolutnie jest niemożliwe. Myślę, że tydzień to jest niewiele, ale nawet nie jeden dzień, tylko jedna noc. A ja dostałem po świętach, a 24 wychodzimy. Więc chodźmy na wolne było. No, 21 było wystawy. No to że wszystkich. Tylko jedna noc była. Ja myślę, że to pytanie, jeśli się nie mylę, to do pana prezesa. A to gminne przeczytanie. Czy nie? Nie, kto odsyłał ogłoszenia? Ale kto wysyła? Kto wysyła? To przecież było, tak? Słucham? Co? Zgadam harmonogram i kto rozsyłał ogłoszenie. O to chodzi? Tak. Istotne ogłoszenie dostały dzisiaj w południe, a już jutro odbieramy odpady wielogabarytowe. Panią Skicewicz podpisały do środka. W takim razie zorganizujemy nadawcę. Ale myślę, że to się zdarzyło chyba raz. Nie, ale i wyjaśnimy sytuację. To powiedzieli, że nie, ja przyszłość tak nie wiem. Ja wiem, no. Także to, że to nie usprawiedliwa tej informacji. Zresztą koledzy odpowiadają, że to samo nie. Poproszę pana prezesa, może o kilka słów. Proszę państwa, jeżeli chodzi o gabaryty, o elektrośmieci, to jest tam jakiś okres, tydzień czasu, ale w tym ogłoszeniu w gazecie jest też napisane, że można zgłaszać indywidualnie do spółki. I dla nas to by było łatwiej, także tu nie ma problemu z gabarytami, bo w
W przetargu są zaznaczone ilość kropnych zabieranych gabaryty i jeżeli do nas Państwo zgłosicie, bo i tak to musimy zabrać i tak, to wcale nie trzeba czekać na jakiś tam szczególny ten, indywidualnie się umawiać i te gabaryty zabierzemy. Od razu zadam pytanie. Czy to będzie płatne? Nie, bo nie jest. Gabaryty i elektrośmieci są zabierane nieodpłatnie, ale jeżeli, proszę Państwa, komuś powiedzmy przeszkadza jakiś tam mebel czy lodówka, to w każdej chwili na tak zwanej przy punkcie aktywnej zbiórki do Karolena można przyjść i też nieodpłatnie. Ale to będzie kłopot, bo będzie każdy zgłaszał obojętnie kiedy tam. Nie, ale ja mówię, to jest. Nie, nie będzie kłopotu. W tym okresie, kiedy bo zbieramy to przez tydzień czasu, tylko to jest wiadomo, że podzielone na poszczególne sektory czy wsie. I to zbieramy, to wtedy, jeżeli Państwo zgłoszą, to dla nas nawet jest łatwiej, bo nie wszyscy mają gabaryty. I wtedy to było takim językiem uwagi. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli komuś lodówka przeszkadza powiedzmy 1 maja, bo się spodziewa gości, to można do nas w każdej chwili przywieźć do zakładu i przekazać to nieodpłatnie. Własny transport. A drugie pytanie, jeżeli już jesteśmy przy tym, to gabaryty, to rozumiem. Ale są jeszcze drobne rzeczy, które też nie wolno do śmieci wrzucać, tylko to jest do odbioru na przykład elektronarzędzi, czy jakieś coś w tym... To są elektrośmieci. Tak, elektrośmieci. No, to są elektrośmieci. Drobne wiertarka czy lodówka. To nie będę zgłaszał, żeby Pan przyjechał mi po dwie wiertarki. Ale, proszę Państwa, jakieś takie drobne rzeczy, to jest się czasami przy okazji. Trochę takie... No, czysto ludzkie sprawy. Jadę do Kętrzyna, po drodze zabiorę powiedzmy dwie wiertarki. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś blisko mieszka, to już komunalnika, okej, okay, w porządku. Ale ktoś tam gdzieś ma 15 km czy ileś tam jest i rzadko bywa w Kętrzynie, także to już jest problem. Ale ja myślę, że nie ma wielkiego, nie powinno być wielkiego problemu, żeby zawiadomienie wysłać tydzień wcześniej. To jest problem? Nie. Sprawa rozwiązana. Może teraz, że świetnie. Ale proszę wziąć to pod uwagę. I doprowadzić do tego zakończenia. Panie Przewodniczący Rado, Szanowni Sołtysi, oczywiście każdy z Was ma rację, tak? Można to odpadnie oczywiście przywieźć, natomiast kierownik proszę, żebyś dopilnował. Niedopuszczalnym jest, aby dzień przed, albo dwa dni przed było zawiadomienie. Przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, żeby mieszkaniec wiedział, że jest taka możliwość wystawienia tych elektroodpadów, czy też odpadów wielkogabarytowych w danym miejscu, o danej godzinie, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Ale oczywiście odpady można w każdej chwili czy przywieźć, czy na zgłoszenie po prostu gminne przedsiębiorstwo do odpadów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że panowie są już usatysfakcjonowani. Krzyczał wojna kierownika na koniec roku. Także jeszcze prowadzący, czy ktoś chciałby zabrać głos, ktoś ma jakieś pytanie, wątpliwości, nie wiem. Coś jeszcze? Ja może jeszcze jedną rzecz. Chodzi mi o drogę. W tym roku była zrobiona droga do Cegierni, fajnie było, bardzo ładna droga była. Już na jesieni była raz poprawiana i już teraz w tej chwili są tak okropne dziury, że naprawdę w tej chwili to już jest, no, żeby nie powiedzieć, tragedia. Tam jeżdżą ciężkie samochody do magazynów i rozbijają tą drogę naprawdę okropnie. Także nie ma czym się chwalić, że droga do Cegierni jest zrobiona. Pan Wójt, proszę bardzo. Oczywiście stan drogi w miejscowości Cygielnia pewnie pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Natomiast jakość tej nawierzchni w ostatnich latach myślę, że znacząco się zmieniła. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że jest to droga szufrowa. Chciał, nie chciał, ona, no, jeżeli się wyjedzie i będzie się pobijała, ponieważ jest to kruszywo. Natomiast odnośnie dróg, tutaj na wspólnym siedzeniu komisji informowałem Państwa, natomiast tych, którzy nie byli, jeszcze raz proszę, żebyście przemyśleli,
którą drogę Państwa okręgu, która droga jest najważniejsza, która jest priorytetowa do przebudowy, budowy czy też modernizacji. I w miesiącu styczniu będziemy chcieli zorganizować objazd dróg, tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda i podjąć ewentualne działania co do naprawy dróg. Dziękuję. Jeszcze pytanie, panie wójcie, może pan zna zasady, czy też jakieś ogólne zasady odnośnie tego funduszu dróg lokalnych, na czym to będzie polegało na finansowaniu i jakie to dofinansowanie będzie, ma pan wiedzę w tym temacie, czy nie? Dofinansowanie jest 80%, jak mnie pamięć nie myli, natomiast co do, jeżeli pan pyta o punkty, tego jeszcze, tej informacji jeszcze nie ma. Jak to wygląda punktowo, jeśli chodzi o dofinansowanie, wystanie tego dofinansowania dalej drogi. Jeżeli chodzi o punkty, jeszcze nie wiem. Dofinansowanie 80% jest dobrze, przepraszam, do 80%. Tutaj VAT jest to kwalifikowany. Kwalifikowany? Ale od kiedy mogę zacząć pracę, bo naprawdę mnie to jest taki brud, że... Śniegu nie ma. Jest strasznie, czy stanie dużo. Bardzo, no to się bawić, panie. Już mi było to samo. Panie, ja poproszę, mamy wybrane już informacje? Jeszcze nie, o wszystkich. Poproszę w takim razie zebrać od wszystkich. A państwa proszę o przekazywanie tych informacji do pani Jarosławy. Tak, żeby no, zajęć się, miałem jeszcze mieć pełną informację o wszystkich radnych, dobrze? A propos dróg, myślę, że wszystkie rozwiążemy ten problem poprzez przekaz informacji, ponieważ w końcu mamy zimę, może być lód, może być śnieg, na razie nie mamy, więc ja bym proponowała, żebyśmy się bardzo sprawnie zajęli propozycją pana wójta, która była już w grudniu, żeby dokonać przeglądu dróg. Więc może przekazujmy sobie między sołtysami i radnymi informacje na temat potrzeb, jeśli chodzi o drogi. Państwo wiedzą, o co chodzi, ponieważ temat był już dawno poruszany. I nawiązując do tego, o czym mówił pan wójt, że żeby zgłaszać i żebyśmy, że komisje, że pojedziemy obejrzeć komisyjnie stan naszych dróg, które wymagają największej pomocy. Najwięcej. To taka moja tylko sugestia. Nie wiem, czy mam państwa zachęcać jeszcze do tych spraw różnych. Dobrze byłoby powiadomić też sołtysy, gdzie będą przeglądy robione w miejscowościach, żeby sołtysi widzieli, prawda? W tym dniu takie spotkania razem są. No oczywiście, no pierwsze pytanie, kto na wsi rządzi? Pytanie, odpowiedź jest jasna i akceptowalna, ale mam nadzieję, że nie cała, no bo w końcu fajnie wspólnie konsultować się. No jak? No dobrze, jeśli pytanie nie jest, jeśli odpowiedź nie jest jasna, więc myślę, że wyprostujmy to. Szefem wsi jest sołtys, natomiast fajnie jest, jeżeli współpracujemy, ponieważ wtedy, kiedy pracujemy razem, są korzyści. Natomiast kiedy staramy się pracować tylko na siebie lub dla siebie, to pożytek jest niewielki, są z tego zgrzyty, a najważniejsze jest przecież to, żeby było dobrze dla naszych mieszkańców, a nie tylko dla nas osobiście. Także ja skończyłam tą organizatorską mową i więcej spraw różnych nie ma, w sprawach różnych nic. Natomiast jeśli ktoś chciałby jeszcze, to bardzo proszę. Pan Wójt. Szanowny panie przewodniczący kanału, szanowni sołtysi, oczywiście chciałbym serdecznie wszystkich państwa i pracownicy zaprosić na Orszak Czechów, 6 stycznia, godzina 12. Zapraszam was serdecznie. Oczywiście też i korzystając z okazji, a przy końcówce roku i tuż w przededniu nowego roku 2019, chciałbym wam serdecznie życzyć, aby ten przyszły rok obfitował same zawodowe sukcesy. Abyście byli pełni satysfakcji, zadowolenia, a także i uznania mieszkańców poprzez podejmowane przez was wyzwania i działania. Ale także chciałbym wam życzyć wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym. I do zobaczenia w nowym roku. Bardzo dziękujemy. Również życzę szczęśliwego nowego roku i powodzenia w nowego roku. Pan Wójt już powiedział wszystko, ja tylko przyłączam się do tych życzeń. Dziękujemy również. Zamykam posiedzenie. Zamykam sesję Rady Gminy dnia 31 grudnia.